witam was w trzecim vlogu z masy. Aktualnie jestem 4 tygodnie po zawodach. Zapraszam do oglądania. Ja już po zważeniu, dzisiaj czwartek, czyli dzień raportu. Zaraz ustawię statyw i robię zdjęcie do trenera. A więc zobaczymy, jak wygląda moja forma miesiąc po zawodach. Myślę, że nie jest najgorzej, ale nie jest też najlepiej. Dobra, jak widzieliście, forma nie prezentuje się najgorzej, a nawet jestem zadowolony, jak tak przejrzałem na szybko zdjęcia w telefonie i teraz wysyłam raport przed śniadaniem i widzimy się przy śniadaniu pewnie, więc do zobaczenia zaraz. Raport wysłany, zrobię jeszcze wakium i idę robić śniadanie. Mam śniadanie, 150 gramów warzyw, 3 jajka, 80 gramów mąki ryżowej i z tego zrobiony kleik, czarna kawa. A z suplementacji 2 kapsułki omegi, 2 kapsułki kompleksu witamin i 2 kapsułki D3 plus K2. Łabędź! Jezu, przepraszam. Teraz dajmy rybkom. I jeszcze trochę. Siadam do kompa i zaczynam edytować jakieś tam reelsy i odcinek z Road to Sobot. Nie wiem, czy rano wspominałem, ale dzisiaj mam rest day i mam przed sobą drugi posiłek. A jest to 100 gramów płatków owsianych, 10 gramów węglowodanów z borówek, polewa z 35 gramów białka oraz trochę cynamonu. Dobra, przyszło mi kilka paczek. Zabieram się za otwieranie. Nie wiem, czy was to interesuje, dajcie znać w ogóle. Bo ja lubię bardzo otwierać przed kamerą paczki, nie wiem. Kiedyś bardzo dużo oglądałem takich unboxingów itp. itd. Więc dajcie znać po prostu, czy wam to się podoba, czy nie. A jest to paczka z House'a. Trampeczki na siłownię wysokie, trampki niskie do chodzenia na co dzień. I ostatni item, tank topik z takiego fajnego materiału, rozmiar L, już na masę. Mój zwykły tank top czarny. Dobra, jeszcze zanim otworzę to z KFD, pokażę wam, co tu jeszcze przyszło. Następna paczka jest to air fryer do smażenia beztłuszczowo kurczaka czy tam ziemniaków. Myślę, że mi się przyda, bo teraz bardzo dużo jem ziemniaków. I jest to fajne, wygodne, wkładasz tylko 20 minut i masz gotowe jedzenie. Nie musisz wyciągać patelni, stać przy tym cały czas i po prostu tracić czas. Nie wiem, czy wam to otwierać, bo to jest po prostu airfryer taki jak na zdjęciu. To otworzę po prostu w kuchni. I jak na złość dzisiaj nawet nie mam ziemniaków w diecie, bo jest dzień nietreningowy. Ale w następnym odcinku wam dogram, jak wychodzi jedzenie, z tego też będę przygotowany i będę umiał z tego korzystać. A paczkę z KFD otworzymy na łóżku, żebym wszystko ładnie dograł na Instagrama na rolkę. Postawię was po prostu z boku i nagram rolkę, ok? Nie miejcie mi tego za złe. O kurde. Kończy mi się bateria w kamerze. Dobra, pokażę wam wszystko szybko na kamerze.
A tu nagrywam jeszcze Reelsa, ale to kończę zaraz, bo teraz mam mało baterii w kamerze. A więc zamówiłem białko WPI90, smak wanilia tiramisu. Jadłem je jakieś 2 lata temu i mam bardzo dobre wspomnienia z tym smakiem, ale nie wiem, czy po prostu wszystko mi wtedy smakowało, czy naprawdę jest takie dobre to białko. Zobaczymy. Drugie białko WPI, smak wafelkowy. Nie wiem w ogóle, czy jadłem ten smak. Wydaje mi się, że tak, ale nie pamiętam totalnie smaku. EAA, smak truskawka malina. EAA leci z dekstrozą podczas treningu w szejku, znaczy w, no można powiedzieć, w intraszejku. Cooking spray o smaku maślanym na patelnię. Fajna rzecz do smażenia. Cooking spray, oliwa z oliwek, też fajna rzecz. No i też zdrowiej niż ten maślany, bo ten maślany nawet nie wiem z czego. Wielu mnie zjedzie za te sosy zero, ale ja naprawdę lubię ten sos czosnkowy z KFD. I sos waniliowy też lubię. Te dwa sosy są topką chyba w KFD. Plus ja nie daję jakoś dużo tych sosów, po prostu dla smaku troszeczkę. Więc nie wpłynie jakoś źle na mnie. Aromat o smaku słodkiej czekolady. Milk, sorry, mlecznej czekolady. Aromat o smaku wanilii, aromat o smaku biscuit, nie wiem, spread. Wiecie, o co chodzi, te ciasteczka takie. I tu do Kacpra aka Murzyna, białku WPC 82, ciasteczko z kremem. Na 82 powrót Kacpra, Kacper sobie kupił białko 82 WPC. Wszystko z KFD oczywiście. Więc to by było na tyle z holu zakupowego, unboxingu. Okej, zaraz w sumie czas na posiłek i przy okazji pokażę wam, jak wygląda moja półka z suplementami i jedzeniem. Więc tu mam te z mojego pokoju suple, które przed chwilą wam pokazywałem. A to jest moja, ale brudna waga, nie widzieliście tego. A to jest moja półka. Tutaj są aromaty, kakao, cynamon, jakaś oliwa w sprayu. Jedna waga, tu jest druga waga. Przyprawy, papryka, chili, czosnek, papryka ostra, wędzona, baterie. Tu jeszcze jakieś chili, bolero, widzę to takie większe, 100 gramów. Przedtreningówka Genius Warcry. Kreatyna z KFD. EAA z KFD, pojemniki, do krojenia jabłka przydatna rzecz, przykrywki od pojemników, olej MCT, masło orzechowe i białko razy dwa. A teraz czas uzupełnić zapasy. Chowam białeczko. Sosiki do lodówki pójdą. Aromaty też mało miejsca, już mam w sumie, to już nie mam miejsca. Wszystko już jest poukładane. Aromatów już więcej nie kupuję, bo mam ich już za dużo, już się nie mieszczą do półki. Suple są, wszystko jest. Tu wam jeszcze pokażę moją półkę z sosami. Fajne sosy z Lidla, polecam, mają 16 kalorii na 100 gramów i chyba nie mają cukru, z tego co wiem. Ten sos już mi się skończył, ale polecam go bardzo, Red Hot. Muszę zamówić przez internet, chociaż te smakują bardzo podobnie, więc chyba po prostu zużyję te i dopiero wtedy będę się zastanawiał, co robić. Roleski, sos do kurczaka z czosnkiem, dobry, ale muszę mieć na niego dzień. Siracha rzadko kiedy używam, bo jednak siracha ma dużo kalorii. Ketchup z SFD, którego wygrałem w Sopocie. Czosnkowy, którego widzieliście przed chwilą. I waniliowy, którego widzieliście przed chwilą. A tu jest moje jedzonko. Kurczak na kilka dni. Zrobiony na zapas. Wołowina zrobiona na zapas. I tutaj ryż zrobiony na zapas. I warzywka i owoce. A ja zabieram się za zrobienie posiłku trzeciego.
Posiłek trzeci, 150 gramów warzyw, 150 gramów wołowiny chudej i troszkę sosu zero. Jeszcze bym zapomniał, 10 gramów oliwy z oliwek na to wszystko. Jadę po zakupy, a tu mam fanty do Kacpra. Na zakupach kupiłem, widzowie, Oshi Lemonade. Jaki bomber, kurwa! Srek wiejski razy dwa, kasza manna i King Konga. I King Konga zero cukru. I polędwicę cygańską wołową. Bo jest najtańsza. Najtańsza 40. Znaczy najdroższa. 40. Najdroższa, no. Dobra, po zakupach. Teraz jest godzina. Okej, okay, czyli zaraz posiłek, siłek czwarty. Czyli za jakieś 20 minut. I zabieram się za montowanie. Chyba teraz zmontuję jakiegoś TikToka, Reelsa, albo film. Zastanawiam się, czy film. Chyba vloga, dobra. Chcę się bardzo siku, więc widzimy się przy posiłku czwartym. Jednak dzisiaj przetestuję z, co prawda nie mięsem, ale z warzywami tego airfryera. Wrzucimy tu brokuł i zobaczymy, jaki wyjdzie. Mamy 156 gramów. O, działa. Oby wyszły dobre, bo fajne urozmaicenie takie coś. Ostry sosik jeszcze na to i może być naprawdę pysznie. Więc widzimy się zaraz przy posiłku czwartym. Za 3 minuty będą warzywka. A tutaj mamy posiłek czwarty. Znaczy mamy, dopiero go skomponujemy. Ale tak jak mówiłem, robię kurczaka na zapas, ryż na zapas. Wsypuję to do pojemnika po prostu i mam już gotowy posiłek. Bez tracenia czasu. Trochę soli. No widzicie, posiłek gotowy. Warzywa się zrobiły w międzyczasie. 5 minut i posiłek zrobiony. A znajduje się tutaj 120 gramów ryżu parabolicznego, 130 gramów piersi z kurczaka oraz jakiś gram soli. I zaraz wyciągnę z airfryera 150 gramów brokułów. Dobra, jeszcze przy okazji, jak jestem już w kuchni, to zażyję kreatynkę. Codziennie, czy to dziennie treningowy, czy to treningowy, bezmiennie 5 gramów. I tak wygląda gotowy posiłek. Do tego jeszcze wleci sosik piri piri. Brokuł z airfryera wyszedł fajniutki. Życzę Wam smacznego, jeśli jecie do tego filmu, czy cokolwiek. Ok, godzina prawie 21. Czas na posiłek ostatni, posiłek piąty. Białkowo-tłuszczowy. 60 gramów masła orzechowego i lody z 200 gramów lekkiego serka wiejskiego. I troszkę cynamonu. A tutaj statyw, bo nagrywam dzisiaj dzień jedzenia na Reelsa. A, jeszcze muszę dodać, że głód dzisiaj był bardzo, bardzo duży. Aż się zdziwiłem, że taki głód podczas dnia odczuwałem, no bo jednak dawno nie czułem takiego głodu, naprawdę. Z 3 tygodnie temu, 4, czułem ostatnio taki głód, jak dzisiaj. Ale to dobry znak, na masie głód jest potrzebny, jest ważny. Oby jak najdłużej ten głód trzymał, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Zabieram się za posiłek i zaraz widzimy się przy pożegnaniu. No i jestem. Dziękuję za oglądanie. Myślę, że nie takiego nudnego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mimo że bez editu siłownianego. Teraz zdaje jakoś trzeba przeżyć. Tym bardziej teraz, jak mam siły na trenowanie i chęci. Zapraszam na Instagrama dombekykypodłoga. Zostawcie followa. Także zostawcie lajka pod tym filmem oraz subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na razie.